Dobra. Astry nie chcemy, natomiast okazało się małym przekłamaniem, bo widzę, kupił ten samochód. Miał być 20 rok. Hybryda, 2 litry, 200 koni w dieslu. Sprawdzając dokumenty tożsamości samochodu, ustaliłem wzrokiem, że jest to kwiecień 2000, proszę Państwa, uwaga, 22 rok. 2022 rok. 87 przebiegu. Niezwykłe to zjawisko. 2 lata nam się auto odmłodziło w 15 minut. Alik ma tyle pojazdów na placu, że pomylił się szczęśliwie na naszą korzyść. Gdyby ktoś miał życzenie coś z tych rzeczy, to nikt nie zaprzeczy, że towar jest urodziwy. Idziemy. Dajcie chwilę. Na nowej lampie nowe pyszczysko. Tu jeszcze są takie rzeczy. Tamty guan czarny, a tu jeszcze, proszę Państwa, co? 4Motion na ładnej lampie, bez R-ki, co prawda. Ale 20 rok. 20 może być za drogo. Wybór spory. A i kółko jeszcze jakieś, jakby ktoś chciał kółko. Numer win sprawdzimy na szybie? Tak. Bo jak jest kradzione, to co? Nie. Ja myślałem, że już czekamy po stóweczka, proszę Państwa. Idealnie. Jeszcze jest tata, wyremontuj nam, nie? Tata, wyremontuj, jest najlepszy. Wziąłem za ten remont. Kurde. Dziecko wystarczy teraz paluchami, pstryknie, stary. Matka, szczególnie babcia, zapierdziela ze stówką. Albo klasyczne, może by tam bliczka. Kurde, bliczka. Nie, ciągle ile się da, zauważyłem dzieciaki. Ale komu dać, jak nie swoim, nie? To prawda. Tu święte słowa. No, co jest? Kurde. Tak. Nie będziemy już szukali dalej. A białą widziałeś tą bębę? Tyle. Na tym pakiecie tam? Troszkę. Przerysowanie. Na tym początku. No, to jest dalej. Białe. 80, stóweczka, całe piękne. Ja wysłałem Altraka koledze zdjęcia, czekam co mi odpowie, bo on tak szuka, tak się wstydzi. Całe w oryginale, panie. 2 klucze. Rzeczywiście kartki są świeżyzna. Na oponach, no. Zapytam o zimówki, może by do... No może ma. Doszturkował. Tam to za 400 czy 350 euro kupił do... Tak? Gdzie to jest? A Paweł zabrał już auto. Do tego C-klasy. Idziemy zapytać. O! Namiten. GTE to nie... Ładny kolor. GTE to nie chcemy. Tu jest Passat w Altraku. Tamto, tak jakieś mam zamglenia. Tamten był Passat. Ten jest w R-ce, ale w nowej budzie za drogo. Tamten stał biały za 22 920 rok, 200-konny. Jebaniutki, można powiedzieć, klasycznie. Muszę przecierać wszystkie te obiektywy zawsze. Czekajcie Państwo, bo może warto. Kurde, nie wiem, czy jest lepiej. Wszystkie paski nowe. Na nowym Ryoku. Przejdę po sąsiedzku, pomijając ten zamaszysty płot, to pana Alika kolejnego. Mamy dopiero 10 godzinę, już widzę, kupił, jak się okazało, 22 rok, a nie 20 Mercedesa. 200 koni mocy w hybrydzie. Przekoń! Oczywiście przekoń widzu i przekoń Mercedes. Audio jest tyle, że nie ogarniamy, jak tego wszystkiego myślałem dzisiaj. Nie zbastertaliści zeszłego. A gdyby to suchą zapałką, zapałką suchy ten towar podpalić, to co by się mogło wydarzyć? No właśnie, jarnęłoby się wszystko w pizdu. Kluczyk nie w pojeździe. A, bo ja mam. Spokojnie. To zaraz go położę.
ambientne oświetlenie tu jeszcze jest, w nocy dopiero zobaczycie, jakie piękne są podświetlenia. To wiem. Można sobie kolor, możesz sobie kolor ustawić, jaki sobie tam chcecie. No, patrz, 2.0 w dieslu to jest. 185, 195 ta... koni, nie? Tak. No. 2 litry bardzo w dieslu. Właśnie sprawdzamy go tutaj, nie? Jest kilka. Tylko to jest nie E-klasa, tylko C-klasa. Troszeczkę mniejszy, nie? Można sobie naprawdę kilka rzeczy 33,500 wzorowo ustawić. Strasznie ta klima daje po oczach. Wyłączmy. Na automacie ustawione to dmucha jak porypane. Nie, dobrze. Zobacz, jak się fajnie jeździło. Jest wypasiony normalnie. On jeszcze ma dobre i ten. I te lakier zaraz sprawdzi. Nie zapali się. Mercedesy są dobre. Żona mówi, że się zapali. Mercedesy są dobre, mówi małżonek przesympatyczny skądinąd, że się nie zapali. No i gitara dla mnie. Zobacz z tyłu, jak to ładnie wygląda. Nie znajdziemy w tym, że nie będę remontował samochodu. Niech będzie puchwa. Że tak się wyrażę, lony. Słyszałem, że się ma zapalić? Słyszałem, że się ma zapalić, co? Pozdrawiam serdecznie. Poseł ten jeden ma gaśnicę w Sejmie, to... To facet da radę. No. Klapka, guziczek. Masz bagażnik? No, dokładnie. Podobno córka chce przejąć towar. Córka od razu by przejęła, nie? Ha, przejęłaby. No. Wie pani, że jest to hybryda? Małżonka tak, wie? Mówiłem, wie, okej. Okay. No ładny, piękny, nie? Haczyk. Tak. No. I haczyk wyskakuje jak głupi. O, i hak jest jeszcze. Tu go ale cyk. Wypasiony, nie będę musiał zakładać, zobacz. Z buta go tutaj. Haka. A żeby go wyłączyć, to trzeba go tam guziczkiem na górze. Aha. On sobie spada. No. Z buta aż kliknie. Tak. I kliknął. Jest zamknięty. Już go nie ma dziada. Normalnie by pasiało. Powiem państwu, że... No, bo nie ma co się zastanawiać, bo te Audi są starsze tam w stoją. Nie? I 3.0 jeszcze, to już w ogóle. Audi tak? Takie już są leciwe, nie? Z twarzy, biorąc pod uwagę będę kończył, tego tu huncwota. Auto, nie? Dobrze. No pa. Dajcie mi tu popatrzeć, bo tu jest... Coś ciekawego, myślę, że jest panoramka, to niestety to nie jest. Panoramki jest nie tak ma. No właśnie, ciekaw jestem, co producent miał na myśli. Chyba, że się odrywa ten pod sufitkę i tam jest, nie ma. Już patrzyłem wcześniej. Nie da rady. Ciekawostka taka, kurde kafura. Teraz pytanie jeszcze jedno mam, czy jest wchodzenie bezkluczykowe, ale sądzę, że jak jest wypasiony we wszystko, to bez kluczy opcja samoparkowania. Gdzieś guzik znajdziesz, wśród tej ilości guzików ogromnej znajdziesz guzik, samo zaparkuje. Tak. Cholera. Fajnie tu jest. Świeżo założone, co? Nie no, z opony jeszcze kartek nie odkleili, chociaż one nie wyglądają na nowe, nie? Pewno są odno... Przyklejone tylko tam są. Czekaj, czy domykanie jest szyb z pilota? Jest wszystko. Daj popatrzeć, czy się otwiera. Musi. No te skórki są fajne. Fajne, no. No właśnie patrzyłem, że bardzo, w skórze. Bardzo przyjemne, bardzo przyjemne. To jest dla mnie ważne. Kurde, fajna. Nie? Fajna rzecz. Tu są podświetlenia, Made in Germania. No. Czarny. Czarny w hybrydzie. Da radę. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical.
Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.